Siemaneczko, z tej strony Bioran. W ostatnim odcinku widzieliście. O, czekajcie, muszę pozakrywać tylko te napisy producenta i tak dalej, żeby nie było, że jakiś product placement czy coś. Tą moją kuchenkę survivalową, palnik, czy jak to, jak zwał, tak zwał, nie? A dzisiaj wam pokażę, jak taką kucheneczkę sobie zrobić. Otóż dobra, to niech się rozpala. A my naszą kucheneczkę zrobimy z konserwy. Znaczy puszce. Ja mam tutaj już gotową puszkę po konserwie, nie? To był akurat tuńczyk, był całkiem niezły. Mam trochę świeczek. Jakieś chyba 9 mam, zgasło. Kuźwa, nie rozpaliłem tego. Tą swoją kucheneczkę trochę sknociłem, dlatego wam pokażę, jak zrobić lepszą. Dobra. Czyli tak, na pewno będziemy potrzebować puszki po konserwie. To jest oczywista oczywistość. Pali. Dobra, jara się, można zabrać tą zapałkę. Dobra. To niech się rozpala, ja to zabieram gdzie indziej. Dobra. Mam przygotowane takie tekturowe paski. Wszystkie mniej więcej tej samej długości, tego samego rozmiaru. I tak, najpierw to ja sobie wezmę jedną świeczkę i wywalę z niej knot. Chwila, tu zrobimy małe cięcie. Dobra, jestem z powrotem. Sorry za małą przerwę, ale już, proszę bardzo, wracamy do wyciągania knota. Z takiej świeczki bardzo łatwo wyciągnąć knot. Tylko, że jeden mi raczej nie wystarczy. Będę potrzebował dwóch. Dobra, to nie będzie w ogóle potrzebne. Dobra. Teraz będę musiał wziąć to i tak zwinąć, żeby do środka wszedł knot. Czyli tu go kładę, tak żeby wystawał z jednej strony, a tutaj dokładam drugi. Proszę bardzo, to wygląda teraz tak. Dobra, ja tu zrobię kolejne cięcie, bo to zwijanie trochę potrwa. I widzimy się za chwilę. Okej, mamy scenkę trzecią. Tutaj muszę teraz tak. Wam pokażę to. Tekturkę tą zwinąłem w rulonik i wszystko wepchnąłem do puszki. Tak wiecie. No, w miarę na ścisk, nie? W miarę możliwości. Wszystko tymi trójkącikami w górę, żeby tutaj zalać to woskiem. To trzeba wszystko, dziadostwo, wypierdzielić. Dobra, to lepiej nóż do tego wezmę, bo będzie trwać i trwać. Tam już, jak widzicie, z lewej strony bodajże ekranu się już pali ogień. Także to już wszystko bliżej niż dalej. Dobra, cztery mam na razie gotowe. Wieczko się jeszcze przyda. Pyk. Garnuszek. I wrzucamy nasz wosk, który musimy roztopić. Rzecz jasna. Tak samo jak przy podpałce. Musimy to roztopić i zalać tą tekturkę. Także chwilę to potrwa. Czy co z nożem, to się robi kurwa dwa razy szybciej. Pyk.
Pyk. Pyk. Wyleciało. Następne. Pyk. 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 Następne. Dobra. Ja wam zrobię kolejne cięcie i pokażę wam, jak zalewam to po prostu woskiem i tyle. Także lecimy do następnej scenki. No i dobra, finiszujemy. Jesteśmy już teraz w kulminacyjnym momencie. Jak widać, wosk już jest rozpuszczony. Wystarczy teraz zalać to wszystko. To i nie mówcie mi, że za mało wosku. No i dobra, do tej kuchenki rozpuściłem trochę za mało wosku, będę musiał jeszcze troszkę dotopić, ale sprawdzimy na tym, czy się pali. Jak wosk jest rozgrzany, to powinien się od razu zapalić. No dobra. Będzie się palić, czy nie będzie się palić? Ta moja kuchenka przepalona już jest, no to się jarę od razu. Dobra. Coś tu się jednak widzę. Zaczyna ładnie kopcić. Będzie widać. O. Już się cały okrąg pierwszy zaczyna fajczyć. Okej. Okay. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to stawcie po sobie jakiś znak. Mam nadzieję, że ta alternatywa kuchenki gazowej na kemping czy biwak bardziej wam się spodoba niż branie kuchenki gazowej oczywiście. No i cóż, z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, którzy obejrzeli ten filmik. Na dole macie wszystkie potrzebne linki, czyli Patronite, sklep z koszulkami i filmik z nożem survivalowym. A nie, przepraszam. Z podpałką survivalową, gdzie używałem identycznej praktycznie kuchenki. Także siemaneczko.